Witam bardzo serdecznie w 25. odcinku z The Last of Us. Będziemy wracać Abi teraz pomagać tym dwóm dzieciakom od blizn. Przypominam o subskrypcji, łapeczce w górę i moim Twitchu. A komentarz to już swoją drogą. Kładziemy dechę, zabieramy dechę. Czekamy aż się tekstury załadują. Ale nie zabieramy dechy. To nietypowe już. I się tak naprawdę cofamy. Ostatnio były tu zombiaki, których nie zabiłem, z tego co pamiętam. Czy dzisiaj też tu są? Chodź. To była ostatka. Chociaż wiem, że żyję. To był bardzo... O nie! To był bardzo, bardzo głupi pomysł, jednak nie bardzo. O kurwa, dwóch. Dobrze się zaczęło, naprawdę, tak? Nie za łatwo. Nie ma już amunicji! Łop, łop. Masz, leżysz, jeb. Łbem w siatkę. Dobrze. Heal, 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 heal. Okej, już dobrze. My kogoś tu na blisko mamy. Na to wygląda, że na razie nie. Dobra, butelka. Tam są panowie nieprzyjemniacy. Szybko zmień amunicję. Dobrze. Elo. Tego pana sobie tutaj kilofa przygar... Ała! Au! Nie, nie rzucaj mną! Nawet to. O! Muteczek. Dobra, zanim zejdę, to ja amunicję muszę sobie załadować do broni. Dobrze, raz. Tutaj naładowane, no to tego nie ładuje. No te całe trzy ammo, które posiadam, też wypadałoby tu włożyć. Tutaj zamienić na pompę. Zmienię amunicję. Dobrze. Ale zaczynam tak, że już jest paru ich zabitych z tego co widzę, bo mam mniej amunicji. Na pewno je widziałeś? Tupę. To była postaca. Albo mi się wydawało. Chociaż wiem, że żyje. Ups. Cyk. O, gruby. Tutaj jest zwykła baba. Dobra, o. Up. Chodź gruby. Dobra. O. No dobra, tego załuka się nie spodziewałem. Au. Numer, dzień dobry. Au. Wszedłeś na moje... Do której dzisiaj? Dzisiaj nie za długo, bo... No bo jestem zmęczony. Taki dzień ciężki. I chciałby się wyspać w końcu. Tak w bardzo dużym skrócie. Także niczego nie obiecuję. A tak max do 24, nie? O! To był dobry początek.
Biegnij Piotr, biegnij Piotr. Używaj. No ona. No, tak, dokładnie, Abi. Kurwa mać. Pobiegła w prawe! Au. Elo. Pożywamy amunicję szybko. To chyba na razie starczy, prawda? Halo. To jest zbyt OP. Ona strzała robi wszystko chyba. Oprócz grubych. Zdjąć to wszyscy? Możesz w kurwę. Boomer, Minecraft będzie, obiecuję ci już po gry. A koniec odcinka, jak trwa on dopiero 7 minut, nie wiem kiedy. No jak fabuła się skończy, to będzie koniec, nie? Tutaj nie da się nic przyspieszyć. Dzisiaj jestem zmęczony, mam mało czasu na to granie i tak, wiesz... Wszystko z takim wyczuciem. Jutro może będzie trochę więcej sił. Przynajmniej taki jest zamysł. Czyli tak w sumie to nic tu nie zrobię. Dobrze. No u mnie też... A nie, u mnie się nie padało. U mnie się była zarąbista pogoda. 23-24 stopnie i wiało. Po prostu. To tak najlepsza pogoda. Nie chcę kawy. Już się piłem kawę taką razy 4. O kurde. Dzieciaku, jest tam kto? Tak boomer nie działa, to wiesz. Wszystko tak z wyczuciem. Nie zbliżaj się! To ja! Wybacz. Jak z nią? Ła, gorączka. Ruszę twoją ręką. Junior wypija dzbanek sama potem do siódmej. Ej, dokąd no to po pierwsze. Chodź. On na tym zarabia. Co ty robisz? Chcę dać jej szansę. I im więcej streamuję, tym mam więcej kasy. A ja nie mam z tego kasy. I w żaden sposób... Na razie się na to nie zapowiada, nie? Owen! Mu się to po prostu opłaca. No, i może lubi taki tryb. Owen, obudź się! Tu jestem! To blizny? Potrzebuję twojej apteczki, szybko. Nie! Ej! Szereg, wszystko opuszczu! Alice, zamknij się! Odłóż mówię! Alice! Lew, nie mierz do nich.
Już dobrze. Co to za dzieciaki? Ocaliły mnie. Ona jest połamana na tej łapie, bo jej rozwalili łapę młotkiem. Zostań, Alice. To Yara. Od czego to? Od młotka. To nie ja. Połóżmy ją. Czujesz to? Yara. Nie. Zamierzałam to oczyścić i nastawić. Kość jest strzaskana. Ma zespół ciasnoty. Co to znaczy? Ręka jest z amputacji. Że musimy ją odciąć. Ona jest żołnierzem. Nie możecie tego zrobić. Inaczej dostanie gangreny. Niech już tak nie boli. Proszę. Czego ci trzeba? Szczerze? Piły, nici, zacisków, antybiotyków, ale na to raczej nie ma co liczyć. Mamy noże. Ogień. Wypalimy kikut. Infekcja ją zabije. Zrób listę. Pójdę do szpitala i to wszystko przyniosę. Cały dzień. Mam to gdzieś. Nie chodzi o ciebie, Abby. Ona nie ma tyle czasu. A jeśli wrócimy w 2 godziny? Szpital Wilków, tak? Na zachodzie. Jak? Właśnie. Mamy mosty. Wysoko i tak omijamy zalane tereny. I was też. Wytrzyma 2 godziny? No raczej 2 godziny tak. Do Szpitala Wilków i z powrotem. Nie śpi, tylko gra. Mówisz serio? To są mosty blizn. Wysyłają tylko małe grupki. Słyszałeś? Małe grupki. To nie żarty. Lew? Takie trochę God of War idzie. Takie, no, tak. Abby. Abby. No jest dobrą postacią, nie? Każdy miał tu swój powód. Inne nastawienia. Hej! Co? Czy ty... Wzięłaś moje klucze? Wybacz. Chcę... pogadać. Mów. Dlaczego to robisz? Właśnie przyszło. Spoko. Ona chyba nie wie o zeszłej nocy. Mnie nie obchodzi zeszła noc. A mnie tak. Który to? Idziemy. Ratujmy tą dziewczynkę. Wiesz chociaż co robisz? Szczęście, że Mer tam była. To najlepszy chirurg z jadu. A jak no, 3 osoby, Boomer. Mężczyzna? Owen. Owen. Abby. Jak się dostać do tych wysokich budynków? Tam jest most. Ta droga prowadzi do centrum. Droga zaczyna się przy kaskadzie. Poprowadzę nas, jak tam dojdziemy. Dobra. Te mosty pozwolą nam przejść przez kaskady? Tak. A, Boomer tam pyta, mówi, że zależy mi na kasie, a nie to, żeby w stanie spędzić miło czas. Słuchaj. Dobrze. Każdemu normalnemu człowiekowi zależy na pieniądzach. Ale to, że ja streamuję i gram i gadam z wami, to jest dla mnie tylko urozmaicenie, nie? Ja to lubię robić. To budynek, do którego musimy się dostać.
Dobra, widzę. A jeśli nie znajdziemy tego, czy to potrzebuje kolejny? Znajdziemy zapasy, to mamy szansę. Nie wchodź do wody. Prąd cię pozwie. Umiej. Kurwa. Typical ludź. To każdy normalny. A, chyba tam. Typical ludź. Zawsze myśli o przyjemnościach, a jeśli jest czymś, jeśli by to jakikolwiek sprawia w sposób przyjemność, to myślisz o tym, jak na tym zarabiać, nie? Ja na razie nie myślę o tym, żeby z tego pieniędzy. Zobaczmy, bo nie mam... nam się wejść na jak? Robię tak naprawdę... Byłeś już na tych podniebnych mostach? Jakieś tam kroki. Tak. Ale jest w tym do zalenistwa, na przykład nie mam filmu zapraszającego na kanale na YouTubie. To robię? I nie mam tam nawet banera, nie? Który by mi się przydał. No tak, ale tam ci na ciebie polowali. Wszyscy nas polują, no to prawda. Kurde. I pokazuję też, to teraz gra z trzeciej strony tą sytuację. Tak, Boomer chce baner. Nawet link przy YouTubie nie skrzyżował. Okej. Nawet link na YouTuba przy banerze. Teraz nie wiem, o czym mówisz, Lispir. O którym banerze, albo o co Kaman? O tak. Przy którym banerze, albo przy czym nie mam. Uwaga na szkło. Nie ma linków na moim YouTubie? A no w sumie ta, nie mam linków, bo nie mam banera, nie? Tam chyba trzeba mieć baner, żeby mieć linki. Uwaga na szkło. Dobrze, pilnujesz dzieciaka. Ona jest takim trochę Joelem. Charakteru mi się wydaje, tylko ma zupełnie inny powód i sytuację, żeby robić niektóre rzeczy. O. Ale weź tam spójrz. Zbliżamy się do wysokiego budynku. Okej. Trochę wysoko. No właśnie. Będziemy musieli pójść zygzakiem. Można było ręką kulturalnie. Jak długo uciekaliście? Od 2 dni. Dokąd? Nie wiem. Z dala. Stąd. To powiesz mi, dlaczego tak naprawdę na ciebie polują? Ja mam boomer graficzkę, zarąbistą graficzkę. Chcesz zabić chłopca, bo ogolił głowę? Nie wolno tego robić. Ona się tak samo uczy jak ja, ale jest w tym dobra, nie? To czemu to zrobiłeś? Jakbym ją poprosił, to bym sobie poczekał kilka dni i bym miał. Pankowe? Zdaje mi się, że nie przepadasz za zasadami. No. Chyba nie. Szybko check this code. Zaraz tu gdzieś będzie kod pewnie, wait. Obróć. Dobra, tu kodu nie ma.
Ale gdzieś się tu zaraz znajdzie. To się nie martwimy. Wiesz, ona to robi za darmo, Boomer. I zawracanie jej gitary też nie jest w porządku. To tak jakbym poprosił codziennie Lispira o rajda na mnie od Juniora, nie? W kiblu trzeba znowu poszukać kartki. O, pilsy. Elegancko. No i wyjście. No ale kurczę, nadal nie mamy kartki z... Boomer, poproszę ją. Naprawdę ją poproszę. Tylko po prostu jak będę jej się codziennie o coś prosił, to nie, po prostu tak nie wypada. Oczywiście, że ją poproszę. Oj, no mój opis YouTube'a to jest jedna wielka tragedia. I to jest w ogóle niezadbane. Ja mam plan. Tu coś może być. Nie, nie może. A, no tak, ten opis też jest tragiczny. Nie powinienem nad tym usiąść z kimś, kto się nad tym zna, nie? Ej, bo tutaj ten, o. Bo to nie jest takie proste napisać coś w paru zdaniach, żeby ludzie się troszeczkę zainteresowali. Dobra. Szybki wujek Google. Google. The Last of Us. Part 2. Sejfy. Wszystkie sejfy. Nie. O, mam. 2023-04. Jeszcze jakieś about me by się dało na Twitchu i tak dalej, w ogóle tam by się wiele rzeczy przydało. Ja takich rzeczy nie umiem pisać. Od dawna chciałam to przeczytać. Ja też od dawna chciałem, no. Jej, czeladniczka. Ja umiem takie rzeczy pisać, jak mam nagle taki przypływ weny, że tak powiem. Jeśli ja mam takie rzeczy w ogóle, takie stany. O kurwa, to tam nie idziemy. A miałem wczoraj na przykład taki sam CV, taki przypływ weny, wydaje mi się. Tutaj tak. No. A. To za dwa dni, nie? A o której? To cię nie zawiozę, bo będę w pracy. Teraz tu.
O! Fucking good camera. Takie rzeczy w grach nie powinny być, że tak powiem, proste i w ogóle takie tam. Dobra, ja tu zejdę, bo nie wiem, co to za miejsce. A, to takie po prostu dziura zrobiona. Ratujmy Jarę, ratujmy Jarę. Super. Od jak dawna go używasz? Mojego od zawsze. Od zawsze. A widziałem. Dobrze ci idzie. Kurde. Jeden. Dobra, wiej. Boże, co? O, reload. Łatwiutko. Lajcik. Nic ci nie jest? Nie. Czekaj, Lisbeth, czy jak gdybym dał ci redaktora na Twitchu, to ty byś mógł takie rzeczy zmieniać? Nie mam pojęcia. Okej. A tutaj na górę pewnie będę chcieli, żebym poszedł to za chwilę. Trzeba się rozejrzeć. Ta. Czterech widzów, dzień dobry. Idziemy, tyk. Yep. O, no, dobrze, udało się. Nie no, ta gra mnie zaskakuje. Za każdym razem. Streamuję 2 miesiące. Albo dłużej? Nie wiem, coś takiego. Od końca kwietnia. No to 3. I tak uważam, że mam lepsze wyniki niż wiele osób po takim czasie. Bo cokolwiek mi się chce, nie? Tak zrobić dodatkowo, żeby zdobyć tych ludzi. Kto to? Nie wiem. To przecież wilk. Są nas tysiące. Znasz każdą bliznę? Nie nazywaj nas bliznami. Jasne. Będzie Paweł Jumper. Hop. To na pewno właściwe miejsce? Tak. Tym budynkiem przejdziemy do tego obok. Każda nowa osoba tutaj, która przyjdzie, tak jak teraz są 4 osoby i nie widzę 4, nie wiadomo dlaczego. Jest Inspir, jest Boomer i... No nie widzę nikogo innego. Także to jest takie dziwne. Ta. Tam na dół jeszcze nie. Każdy nowy widz mnie cieszy. Patrz.
A, no może nie jest zalogowany. Panie widzu, proszę się zalogować. Proszę się zalogować i zostawić followka, udzielać się na czacie. Okej, okay. Mam coś z narzędziami, przetworzenie przedmiotów. No przyda się. Okej, okay, to weź sobie spaghetti. I teraz jump w dół. Chyba tak miało być, nie? Dobra. Teraz gdzie ja idę? O koty. O co mu chodzi? A ba. Że nazywają się kotami? Wait, tam był łom, ja chcę ten łom. A patrz, jest tak zrobione, że go nie widać prawie. Pozamiatane, że tak powiem. Nie no, ja muszę iść pod prąd. Bo to jest pewne. Żeby pójść pod prąd. Gdzie ja muszę iść? Na górę tutaj. Interesting. No właśnie, no. O, już jeden widz, chłopaki u mnie, to jest hit. Ten counting Twitcha jest tak dziwny. Dobra, załóżmy, że mam tędy przejść. O właśnie, i w górę, i by się teraz zgadzało. To są te ich tak zwane mosty. Co kurwa? On przeskoczył? Ale dzikus. Z tego koty. A on będzie spadał na cztery łapy? O Boże. Miałem kuzyna, który miał lepiej wysokość. Też mam. Wzięłaś to, co robię? Wzięłaś? Tak. Opisujesz się. Ja też tak to zrobię? Nie, nie. Aha. Nie, ja idę tędy. Assassin mały, no. Ecco auditore na Firenze. Na Firenze. Nie dla, tylko da. Dobra. Tutaj, dobra. Że też tego nie znaleźliśmy. Wilki nie patrzą do góry. Co za niby znaczy? Że nieważne ilu was jest i ile macie broni, znajdziemy sposób, by was obejść. Może przestań mówić my. Skoro chcą cię zabić. No, bawią się trochę w Crasha. Nigdy nie grałem w Crasha, ale bawią się w Crasha.
Dobra, reloadujemy. Zapuść tędy. Elo. Maczeta, to fajniejsze. Szkoda, że zmisiowałem. Z prawej strony! Ała. Ulala, ale krwiście. Oj. Jeszcze reload. Nie. Już? Easy. Łatwiutko. To mi się podoba. Pomogę ci. Dam radę. Okej, okay, jak tak uważasz? Skoro tak uważasz? Słyszałaś, jak mnie nazywali? Tak. Chcesz mnie o to spytać? Chcesz, żebym cię o to spytała? Nie. Dobrze. Okej. Okay. Ciekawe, o co chodzi. Liżemy każdy zakamarek. Tutaj. Tutaj nic. Nic. Okej. Okay. No ta, chyba ta. Albo... No to może... No, nie wiem, może to jest dziewczynka, ale uznaje się chłopcem. No dobra, niezła świątynia. Blizny to zrobiły? Serafici. Tak, tak chciałam powiedzieć. Całkiem na wypasie. Na czym? W sensie imponujące. Świetne. Ochraniaj je. Będzie się działo tyle tu rzeczy. O, a tutaj mogę sobie ulepszać? Ej, fajne, to jest lampa, to klimatycznie w ich stylu. Czyścimy. Zgasimy. I wchodzimy na górę. Mamy drabinę, nie trzeba bawić się w odpychanie ze, od tym ściany do ściany. Przodem. To było głupie. Ale tak, racja jest, że chodzili w małych grupkach, nie? Była pokazana mała grupka. Tam z 4 osoby do zabicia były. Serio? Jak wysoko mam zejść? Nie miałem dotąd okazji. Kondolencje z powodu syna. To zaszczyt. Jest teraz prorokinią. Zginął odważnie. To powód do dumy. Jesteśmy dumni. Dziękuję. Starsi oferowali nam nowe dziecko. To wielki zaszczyt. Ładny headshot. Okej. Ładny head. Kurwa, znowu gruba. Jaki młot, kurde. To jest pickaxe. Jednego mniej. W Minecrafta się bawią. Au. Ała. Szybko wyjmuj, bo zdechniesz. Kapteczka, twórz. Jeszcze raz. Dobra. Kołka w górę, leczenie.
I jeszcze raz. Bandażuj, bandażuj, bandażuj. Na górze! Ała. No Minecraft, no pickaxe. A, to nie wszyscy. What the fuck? Porzucili się pod nogi? Nie wyszło im chyba to, co chcieli zrobić. Run, 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 Forest. Łeb. No dobra, to nie był łeb, ale kill off. O Jezu, w ostatniej chwili. Jest, headshot. Dobra. Nie wiem, o co ci chodzi, Boomer, z tym 4-2-0 i tak dalej. Jak teraz zginę, to będzie przypał. Dobra. Zmień broń. Pompa. Troszeczkę smuteczek. Ta posadka! Ona, on... Nie wiedziała o mnie. Fajnie, dobrze wiedzieć. Aha, przecież nie mogłem brać tych rzeczy. O Jezu, ale mis. No, ładnie. Ona nadal ode mnie nie wie. Jakim cudem? Gdzie się wychylisz? Ej. Dobra, to była ostatnia. Jedziemy dalej. Serafitów, nieważne. To nie była mała grupka. Okej, dokąd teraz? A jakiś klucz mam. Do góry. Tak. Trochę ammo. Narzędzia pracy. O. To za stworzenie każdego itemu w grze. Z pilsów nic nie mogę zrobić niestety. Tak, mogłem użyć ręki, ale to było bardziej dynamiczne. No, otwieraj tą szufladę z case'a. Super. Czy to winda? Tak. Hej, ściągnij te drzwi. Spokojny jest ten chłopak w ogóle. Jezu, jak wysoko. Mogę dać ci radę? Dobra, Boże. Pomyśl o zaletach strachu. Zaletach? No, jakby szybciej biegasz. Jesteś bardziej skupiony. Ja pierdolę.
masz mniej bólu. Każde złe uczucie, chodzące się w dłonie, bijące serce, to znaki, że rośniesz w siłę. No to dziewczynka, tylko uważa się z chłopcem. Pomyśl, że twoje ciało się przygotowuje. Nie ma Janek. Tylko w dawno ci nie było. Możesz mieć prawdziwą siłę. Coś w tym jest, nie powiem. Było mądre, chłopcze. Mądrych rzeczy was uczą w tych bliznach. To tekst prorokini? Tak. Myślałam, że nie lubicie prądu i grzecznych wynalazków Starego Świata. Robimy wyjątki. Zwłaszcza dla żołnierzy. Bardzo wygodne. Jakaś pułapka była. Wyjątki dla żołnierzy. Nie, no to jest to logiczne, nie? Na wojnie się korzysta ze wszystkiego. A to jest pewnego rodzaju wojna. A ty, Janek, już znasz całą fabułę na Last of Us? Widzisz, mi jeszcze trochę zostało. Jak oni dotrwali chyba do trzeciego dnia w Seattle, nie pamiętam czy trzeci czy czwarty, a to jest dopiero drugi. Jeszcze mam kawałek gry przed sobą. No to co, w górę nic nie było. Może zacząć biegać. Tutaj musi coś być. O, widzisz, Janek, Nightbot ci powiedział takie mądre rzeczy. Skorzystaj z okazji. Dobra, idź młody. Ludzie często tędy chodzą? Pewnie. Kłamiesz. Naprawdę? Nieprawda. Nie przeszedłbym, zesrałbym się. To nie jest najpopularniejsza droga. Po prostu nie patrz w dół. Jezu. Nie, no to już jest przegięcie pały dla osoby, która się boi. Po mnie już by było. Taki mam lęk wysokości. Na popasie. Co? Na popasie. Nieważne. Co jest między tobą i twoim kolegą Owenem? Boże, lew, serio? Sytuacja była bardzo krępująca. Idź już! Dobrze, korzystaj z okazji Nightbota. On mądre rzeczy prawi. Dało się! No chodź! Czy możemy się chwilę mną pozachwycać? Jeszcze nie. Dlaczego? Dlaczego? Sama zobaczysz. Dobra, ja chcę iść tutaj, bo tu musi coś być. O Boże, czemu ja to robię? Tu są części, dlatego to robisz, a chcemy być jak najmocniejszą postacią. Tak ci wytłumaczę, Abi. Mr. Nali, bo dobrze prawi, jeszcze muszę... Ja pierdolę, lew! Łopanie! Będzie dobrze, patrz na mnie. Szlak. No, czyś ty ocipiał? Znaczy, pewnie przy narodzinach, że się ocipiał, ale... Jakim cudem nie jesteś przerażony? I nie cytuj mi tu proroki. Bałem się wysokości. A czego się boisz? Oceanu i psów. Kurwa macie. Ja jebie. Jeszcze wyżej, co mi tam? Dawno nie byłem gdzieś wysoko. Kurwa. Hej, popatrz! Widać stąd szpital! O kurwa! O kurwa! Mów się na mnie! Nie dam rady!
prawdziwa siła. Ja się sam boję, nie? Ojoj. Nie patrz. Jeszcze tutaj do drabiny. No on chyba jest niepoważny. Ostrożnie. Ja bym nie. Już niedaleko. Jezu, idź. Kobieto. Jezu, jeszcze tu się czego trzymać nie ma. Chodź. Kręci mi się w głowie. Trzymaj się. Opowiem wam. O, woda. A on się boi wody. Ratujemy chłopaka. Wszystko git. A, boi się. Aha. A on jest odważniej się jednak. A nie, on się boi oceanu, nie wody. Ja nie mogę. Idziemy? Dasz mi chwilę? Proszę. Okej. 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 Masakra. To było ciężkie. Nie wiem. Jak to? Jak to nie wiesz? Budynek, ale nigdy nie byłem w tej części. No ja sobie ze mną robisz. Nie wiem, co to jest. No dobra. Poszukajmy jakiegoś zejścia. Zrobili z tego niezgodną, jak też był podobny element. Niezgodną? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, tu się chodzi, tu nie ma zejścia w dół, nie zrobili nic takiego. Okej, są po prostu drzwi. Dzwoni mi w uszach. Jeśli to wszystko, to mieliśmy szczęście. Może to a, taki filmik, szczęście. Książka. A może było? Niektóre wilki. No ja niestety odczytany zbytnio nie jestem. Jak się modlą. Siłownia, a mi otwierają w poniedziałek. No cóż, ale ja nie. Jeśli mam umrzeć, to dla siebie. To co tu właściwie robisz? Dlaczego po nas wróciłaś? Poczucie winy. Jak to? Nie byłaś nam nic winna. Musiałam po prostu ulżyć sumieniu. Privy Fee. 1-2-1-8-7 hasło dla gości hotelu. Kurde, czułbym się jak w domu. Oj, oj, oj. O, safe. A ja chyba strony z safe'em nie zamknąłem. Dokładnie, 12, 18, 79. Aha, czyli tak... Oj, oj, oj. Zadziałało, jak przyjemnie. Ileż rzeczy myśmy znaleźli, uhaha. Dobra. I tak, tutaj mamy pierdolnięcie, tak w bardzo dużym skrócie. Tutaj mamy plusy do prędkości ruchu w danych stanach, nie? Więc najlepszą opcją jest zrobienie tylko trybu nasłuchiwania. Tędy zejdziemy. Jeśli zejdziemy na ulicę, będziemy tuż przy szpitalu. No i super. O, co to blokowało? To tylko ciało. Ktoś z twoich? Nie. Spójrz na ubranie. Masz. Będzie tam ciemno. Zaświecił w oczy. Więc tak to działa.
Nie za bardzo zauważyłem, żeby je przymrużył. Mieli rozkaz oczyścić ten budynek. Lew, czy w tym budynku są zarażeni? Zawsze zjeżdżamy windami na dół, więc nie wiem. Okej, czyli uważaj na siebie, Piotrek. I się ulecz. Reload. Dobrze. Szybka zmiana broni na pompę. Ona jest załadowana. Dobra, to będą bliskie starcia, bo to budynek, więc nie ma sensu się tym bawić. Zarodniki. Załóż maskę. Nie mam maski. Nie uznajecie masek, czy jak? Nie było czasu. Spróbuję coś znaleźć. Zostań tu. Odsuń się. Jeszcze. Jeśli zginiesz, nie wyjdę stąd. To módl się, żebym przeżyła. Jazdunia. Dobra. Maska przeciwgazowa. Szukamy. Taki jest nasz cel. Zabić paru zarażonych do tego. Taśma z chęcią. Pistolet zawsze. Pilsiki tym bardziej. Szafa. No interesting. Jeszcze przez szparkę. A patrz, jak tu żeś szybciutko przeszła. Odważna dziewczyna. Zostań tam, dobra? Tutaj nic, tylko cegła. Mamy drzwi. Chyba szalałam. Idziemy. O! Nareszcie. Jeśli już musisz umierać, nie rozwalaj maski. Serio, musieli mu tak strzelić, chociaż filtr byś wzięła, babo. Chyba jak oni utylizują te filtry, palą je? Właśnie dużo przydatnych itemów tutaj jest. Kolejna maska też ma strzał w oko. Tak. Nie, nawet ma dwa filtry. Jest cała. Dobra, wracam do lewa. Łatwo poszło. A jak będzie z powrotem? Zasięg tego klucza nawet mnie zaskoczył. Sorry za przyciemnienie. A, dobra, olać. Ho. To są ci cichacze. Kurde, wam, ile nam za dużo zużyłem. Znaczy tak naprawdę to każda... Jezusie, zostaw mnie. Masz z kluczyka. Zdjęte. Tu mnie coś zrzuci. W porządku.
To dla ciebie. Pokaż. Jesteśmy zbyt wolni. Szybciej się nie da. Martwi, nie pomożemy twojej siostrze. No. Będzie dobrze. Ja tak obstawiam, że on też będzie odporny. Tutaj są dwa naboje. Nie. Tak nie. A, to nie jest zejście. A może to? To. Coś ty znalazł. Ale... To wąż strażacki? Lew, zrzuć mi go. Dobra. Wiesz, ten Elit, to tak dość mocny sen, rzekłbym. Nikomu takiego snu nie życzę. Dobra, ostrożnie. No, jeszcze raz. Mogę wejść na górę? Nie mogę. Nie mam się chuj stnąć tutaj. Wiecie, R1 to się robiło. Nie. O, aha. A sam dół. Czy widzieliście, jak dzieciak się zbugował? Zjechał tutaj. Za mną. Na sam dół zjechał. No. O, ja się nie spodziewałem, że ja tak ten przejdę. Aha, teraz magia mojego pada, że nie mam czujnika ruchu. Kupujesz pada za pieniążki. Tak w sumie, to jest to dobry moment, żeby zakończyć odcinek, bo minęła już ponad godzina, także dziękuję za oglądanie 25 odcinka. Subujemy, lajkujemy, komentujemy, zapraszam na Twitcha, na razie.